konferencji pomeczowej. Do dyspozycji trenerzy obu drużyn. Na początek poprosimy pana trenera Bubnowicza o opinię pomeczową. Przed meczem z Miedzią byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Ta sytuacja się jeszcze nam bardziej skomplikowała. Nie sprostaliśmy Miedzi i za tak wysoką porażkę mogę tylko przeprosić wszystkich sympatyków Górnika Wałbrzych. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Dziękujemy. Pan trener Baniak. No, przykre to są słowa trenera, bo faktycznie po porażce 5-0 co tu więcej mówić. Trener, bogata kariera piłkarska. Właściwie na początku fajnej drogi trenerskiej, no ale tak się stało. My stawiamy też sprawę jasną, ja też nie odpuszczę żadnego meczu. Wiedziałem po raz kolejny, że są to derby i naprawdę chciałem, dzisiaj dałem hasło, gramy dla kibiców i gramy o szacunek do nas, dlatego że i dla nich, dlatego że myślę, że tutaj ta nowa grupa, ona się musi asymilować w każdym meczu. Ona musi zyskać sympatię środowiska w każdym meczu, tak grającej Miedzi w pierwszej połowie, no sam sobie gratuluję, w drugiej to już tylko efekt następnych pięknych bramek i cieszę się bardzo, że zespół nie tak jak z Rakowem zatrzymał się wreszcie i zadowolił się zwycięstwem skromnym. Ja się goniłem ten zespół do końca, nie po to, żeby krzywdę Górnikowi Wałbrzych zrobić, ale żeby oni zrozumieli, że mecz trwa 90 minut i 90 minut kibice kibicują im. I dwie sprawy, jeżeli jesteśmy przy tym, że no gratuluję kibicom również Górnika Wałbrzych, bo naszych chwalę, a tutaj gratuluję, że przy wyniku 5-0 rzadko się zdarza, żeby kibice w tak wspaniały sposób kibicowali swojej drużynie. Nasi dzisiaj przeszli sami siebie, byli z drużyną, byli w każdym momencie. Jedyna uwaga taka, bym powiedział, moja prywatna, że zespół, który ma rozłożony zespół na łopatki, nie może się zatrzymywać i nie może grać fragmentami. To nie chodzi o wynik spotkania, tylko musi grać do końca solidną piłkę, a nie, że my mamy 3 czy 4 i zatrzymujemy się i troszeczkę chcemy odpocząć. Takie kuntatorstwo mi zapachniało. Dlatego szybkie zmiany, reakcja i myślę, że fajnie się skończyło dla nas wszystkich, dla kibiców, a trenerowi no, muszę tylko i wyłącznie współczuć, bo wiem, jak się obecnie teraz może czuć trener. Wszystko. Trenerze, bramki, perełki dzisiaj, można powiedzieć, stadiony świata. Nie, ale no, trener nie chce Bubnowicz, myśmy przecież ich obserwowaliśmy dwa razy, nie? Tak, my do każdego meczu podchodzimy poważnie, po ligowemu i dlatego tu dzięki prezesowej i prezesowi mogę tylko powiedzieć, że są pieniądze na obserwacje. Wysyłam trenerów i to poważnie. Wiedziałem, że czerwona kartka i spowoduje to, że będzie młody bramkarz młodzieżowiec. Z warunków fizycznych on za wielkich nie ma. Nie umniejszając piękna bramek, myślę, że pierwszy bramkarz Górnika Wałbrzych byłby chyba tą ostoją, żeby bardziej było trudno nam o ten wynik w ten sposób, ale bramki daj Boże. Panie trenerze Baniaka, panie trenerze, Marcin Garus strzelił pierwszego gola w sezonie, dostał owację od kibiców, kiedy schodził z boiska, pan też po ojcowsku go przytulił. Myśli pan, że to już koniec tego tematu nieprzyjemnego, gdzie kibice ciągle wszystko wracali? Wszystko zależy od postawy Garucha, czyli tej takiej pozytywnej na boisku. No i przede wszystkim od was, od mediów bardzo dużo zależy, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Znaczy na pewno sobie zdajecie, ale prosiłbym was też o wyrozumiałość. No i generalnie wszystko zależy też od kibica, że już to gdzieś puszczą w zapomnienie. Niech strzela tak piękne bramki, a Garuch będzie tym Garuchem, że za chwilę, może nie w tym sezonie, ale może w pierwszoligowej Miedzi przynajmniej raz opaskę kapitana będzie miał. Trenerze, wyjaśnia się chyba sprawa młodzieżowców, a właściwie jednego. Kamil Zieliński dzisiaj bardzo dobry mecz i chyba potwierdził, że warto na niego stawiać. Ja pamiętam, że w tłoku znaleźć tą piłkę, kiedy wchodzą kibice Wałbrzycha, to się złożyło dla tego chłopca coś kapitalnego. No trochę w tym wszystkim też trzeba mieć szczęścia i nie ukrywam, że ten chłopiec ma i wykorzystuje. Niech mu ta gwiazdka świeci, bo uważam, że dzisiaj dał dużo do zrozumienia chłopakowi, którego ściągnęliśmy z Tczewa, który strzelił 28 bramek w swoim klubie, ale Zieliński na razie jest pan Zieliński. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Jeśli nie, dziękuję państwu bardzo.